nie za bardzo chcę zagrać takiego, który mówi, jak powinno się, jak trzeba, jak wszystko, takiego nudziarza, który chce kogoś pouczać. Nie. W tym zawodzie nie można nikogo nauczyć. Tak prawdę mówiąc, ja nie bardzo wiedziałem, co robi reżyser na planie na filmie. Uwielbiałem chodzić do kina, ale byłem przekonany, że to wszystko jest dziełem człowieka, który wymyślał tą całą historię. Interesowało mnie napisanie scenariusza, pisanie, rozmowa o scenariuszu, że chciałbym się tego nauczyć. Zainteresowałem się przede wszystkim pisaniem, no ale jednak nie można było pisać bez tego, żeby nie być reżyserem, no i tak zostałem reżyserem. Ówczesna władza inaczej traktowała śmiechy. To właśnie nie, chodziło nie o uśmiech, ale chodziło o śmiech jako satyra. Że po to istnieje taki gatunek jak komedia, żeby wyśmiać to wszystko, co nam w budowie socjalizmu przeszkadza. No więc wydawało mi się, że ten świat z bajki, tego miasta tajemniczego, który istnieje tylko w ciągu jednej nocy, to jest zupełnie coś innego, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. I tak powstała Ewa. Bardzo się tak się cieszyłem, że zajmie się tym też, jeśli chodzi o dialogi Przybora, bo Przybora to było coś lekkiego jak piórko. To była poezja. Tego mi brakowało. To bardzo ceniłem sobie. Ja ją zobaczyłem przypadkowo na korytarzu w wytwórni, gdzie występowała, bo ona była w takiej zespole ludowym tancerek, jako młoda dziewczyna, szukałam takiej młodej dziewczyny, która była, sama niewinność na twarzy mi była potrzebna i buzia, i aparycja, wszystko mi pasowało. Zrobiliśmy takie małe zdjęcia. I ją zaakceptowaliśmy, szykowaliśmy dla niej kostium, wszystko było przygotowane. W pewnym momencie pomysł powstał chyba przy przekroju. Żeby w Polsce zorganizować właśnie coś takiego, jak taki pierwszy casting taki na dużą skalę. Wobec tego po cichutku ustaliliśmy, że jeżeli my teraz zorganizujemy i Barbara zostanie wybrana, a wszystko zapowiadało, że tak będzie, to będziemy przekonanie wreszcie utrwalimy u dalszych młodych pań, młodych dziewcząt, że można zostać. No i wszystko się udało. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było ukartowane. Jakoś film zaczął istnieć i dalej bawiłem się komedią. Dochodzimy do postaci bardzo cennej, mojego współpracownika Kamykowskiego, Bolesława Kamykowskiego, który był budowniczym dekoracji. Ja z nim pracowałem przez całe prawie życie, przez prawie wszystkich filmów, łącznie z tą wielkim filmem, jakim był Jak rozpytał mnie wojnę, i który był doskonałym filmowcem, doskonałym budowniczym dekoracji, doskonała. On z początku projektował kostiumy i przyniósł mnie na pierwszą rozmowę, po przeczytaniu scenariusza jeszcze, nawet nie scenapisu, przyniósł mi jakieś 3 metry taki długi obraz, na którym namalował wszystkie postacie występujące w scenariuszu. I nagle widzę swój film, którego ja nigdy nic nie wyobrażałem, w kostiumach, które on zaprojektował, w konkretnych miejscach, gdzie oni grają. Tak jakby szkic przyszłego filmu. To było coś tak urzekającego, wspaniale, że rzeczywiście muszę przyznać, że w niektórych wypadkach wybierałem postaci, żeby przypomniały mi przez te malowane przez Kamykowskiego. Pikowy Walek, który był bardzo źle przyjęty, bardzo źle. A prasa używała, jechał jak na łysym koniu, niesamowity. Bardzo chętnie teraz jest wyświetlany w telewizji i okazuje się, że on bawi. Czego się nawet nie spodziewa. Drugim takim filmem to jest Dwaj Panowie N, który był entuzjastycznie przyjęty przez prasę.
doskonale był przyjęty przez widza. Natomiast dzisiaj we wspomnieniach, jak właśnie czytam czasami jakieś opracowania, zjechany jest niesamowicie. Dziwna historia, bo no, że ja jego lubię, ale no, zapomina się, że to jest film o rzeczywistości sprzed no, 60 paru lat i inaczej, inny był widz. Tyle kłopotów było na każdym miejscu, że takich, no taki kłopot miał nasz bohater i tylko dzięki temu, że był nim Płociniak, mógł temu sprostać, żeby jednak skutków nie było. W pewnym momencie on dostał takiego postrzału lub błago, nie mógł się ruszać. Mógł tylko siedzieć albo stać prosto, właściwie nie mógł chodzić. A zdjęcia doszły do tego momentu, kiedy na pokładzie z tego statku, który płynie tam z Afryki, zaczyna się ta rozruba, a wreszcie jego tam prawie demaskują. A on się nie może ruszać. Kieśla okrętowy zbił mu je taki tron drewniany, który jego utrzymywał go w sytuacji takiej prostowej, nawet spać nie mógł. I teraz trzeba było tak akcję pokierować i tak współpracować z aktorem, żeby on mógł grać tylko tym, co widać, co nie wymaga ruchów rąk ani nóg. No bo nikt poniedziałku nie lubił. A jak żeśmy zaczęli rozmowę naszą, pan mówił, no kiedy? No to pierwszego czy drugiego. Nie, ja poniedziałek nie zacznę, mówię. Czy pan wie, że ja nie lubię poniedziałku? Bo rzeczywiście był szewcki poniedziałek kiedyś, bo szewcy pili sobotę i niedzielę, nie prawda? Właściwie przed wojną dawniej pili w niedzielę, bo w sobotę jednak pracował. No więc w poniedziałek był pijany i wiadomo, że to się mówiło też szewcki poniedziałek, że nic co u szewca leży w poniedziałek, to wszystko było strzanione. No i wobec tego taki nie lubię poniedziałku, nie lubię poniedziałku. Nie. Ja nie lubię ośmieszać ludzi. Ja ich zawsze pragnąłem uśmieszyć, to znaczy uczynić sympatycznym. Bo człowiek, który jest ośmieszany, a więc to chodzi o satyrę, satyra musi być albo z punktu widzenia jakiejś cholernej idei, czy politycznej, czy religijnej, czy coś, mam go ośmieszyć i postać jest wtedy negatywna i mało sympatyczna. Natomiast dodanie mu jakiejś takiej cechy ludzkiej, słabości ludzkiej, której każdy z nas jakąś tam ma, czyni go uśmieszonym, a wtedy sympatyczny. Nawet gdybym się bardzo starał, to bym się nie mógł zezłościć, bo to jest wyczerpująca, koszmarnie niewdzięczna praca, tylko że mi tego nie wolno nigdy zrobić. Mi tego nigdy nie wolno zrobić. Aktor nieraz potrafi mnie rzeczywiście zdenerwować, ale mnie nigdy, ja nie mogę tego nigdy pokazać. Zawsze musimy być uśmiechnięci, dostać obowiązek i zadowolenie, a w domu możemy sobie popłakać albo powściekać. Wszyscy reżyserzy, jak żyją, marzyli, żeby zrobić no, Wierną rzekę. Bo to jest temat stworzony w ogóle dla filmu, no nieprawdopodobnie. Tylko że nikt nie mógł właśnie ugryźć tego, jak to ugryźć, żeby jednak władzę przekonać, że to w gruncie rzeczy nie jest antyradzieckie. Tak w rozmowach z władzą zawsze mówię, przecież to jest antycarskie. No to świetnie, to oni będą mówili, carowie, carscy idą. I proszę zwrócić uwagę, że w filmach, w których akcja dzieje się gdzieś w czasach carskich, to się mówiło zawsze carscy, carskie, carska, nigdy rosyjskie nie padało. I ja miałem wtedy spotkać się z ministrem Jerzym Bajdorem, który po pierwszych interwencjach władzy miał mi zawyrokować, co z filmem. Stanąłem przerażony w drzwiach. Kto panu pozwolił wykończyć ten film? Jakim prawem pan skończył ten film? On był 3 razy zatrzymywany. Proszę mi powiedzieć, kto zdecydował, że ten film może być zatrzymany? I ten sposób zaczęło się spotkanie z władzą, bo dotychczas nie wiedziałem, że zatrzymany, nie zatrzymany, zatrzymany, puszczony. I tak było do końca. Nie padło ani jedno słowo poza tym, że ja śmiałem zrobić ten film. No przecież ktoś zdecydował, ktoś dał pieniądze i ktoś pozwolił, żeby jednak go realizować. Film powstał jako rozrywka przecież.
I dlatego się tak szybko stał się takim ośrodkiem i środkiem liczącym miliony widzów przecież. Nagle powstał gałąź sztuki, którym najważniejszy był obraz i to, co się na obrazie dzieje. I tak długo, jak my będziemy traktować film jako tę gałąź sztuki, który musi polegać na obrazie i na tym, co się na tym dzieje. Tylko to. Nie udawać literatury, ani opery, ani żadnej innej. To jest najważniejsze, co może być. Dzisiejszy reżyser, jak zaczyna film robić, ma do dyspozycji właściwie środki techniczne na zrobienie wszystkiego, co tylko może wymyśleć. Poza tym, czy ma pieniądze, to jest co innego. Ale myśmy nigdy wtedy nie mieli możliwości takiej, bo przenikania było trudno zrobić. Filmy wywoływały się w Czechosłowacji. Myśmy pierwszy film kolorowy Podkale w ogniu, zdjęcia wywołane były tym, bo u nas w Polsce się nie wywołały. Dzisiaj wszystko można zrobić, takie możliwości ma każda kamera, nawet na zwykła za 2-3 tysiące złotych. Nie wolno robić tego, co mi nie gra, co ja nie lubię, czego ja nie uznaję, co jest mi obce. To wyjdzie zawsze, to wyjdzie. Bo jeżeli pójdziesz za pieniędzmi, za sławą, za innym, za modą, to prędzej czy później zawsze poniesiesz klęskę. Nie uważam, że ja zakończyłem wszystkiego, jeszcze scenariusz napiszę. Napisałem scenariusz na serial telewizyjny, ale niestety to taki prawdziwy serial, jaki to się robiło kiedyś, jak Noce i Dnie, czy inne takie, a to teraz telewizja nie robi, bo to oni w ciągu tygodnia za pieniądze zrobią 10 takich, nie? A to wydawało mi się, że to jest temat ciekawy na serial, no ale obca okazuje się dziedzina, ale coś na zrobię, napiszę.